Dziś mam 29 lutego, czyli tydzień później, jak pszczoły dostały ciasto miodowo-cukrowe. Przyjechaliśmy się skontrolować, jak pszczoły szybko pobierają to ciasto. Jak widać, mamy temperaturę około 11-12 stopni, nie jest pochmurno, trochę wilgotno, ale nie ma w ogóle wiatru i wydawać by się mogło, że pszczoły intensywnie będą coś pracować, na wylotkach gdzieś latać. Ale dzisiaj jest spokój. Zobaczmy, jak im poszło jedzenie przez tydzień ciasta. Jak widzimy, ciasto jeszcze nie zjedzone, chociaż cały czas widać pszczoły liżą. Jak wiemy, głodu jakiegoś dużego nie miały, zostały tak zapobiegawczo, oraz żeby troszeczkę je rozbudzić. I co jest ważne, tutaj zbiera się woli, na folii zbiera się woda w tym miejscu i pszczoły nie muszą gdzieś latać. Co jest ważne, kiedy wiosną wzrasta zapotrzebowanie na wodę, one nie muszą latać przy jakichś niekorzystnych warunkach atmosferycznych, tylko mogą sobie tutaj ją pić. Mają zaraz pod dachem. Również pszczółki siedzą, pomału liżą, ale jakieś, gdyby miały przypuszczalnie głód, to by już tego ciasta tutaj nie było. Tak sobie tylko pomału liżą. Na razie nie ma potrzeby dawać drugiej porcji, myślę. Matki już muszą intensywnie czerwić powałki, by zrobiły gorące. Czekasz tylko pierwszych pyłków, nie wiadomo jak tam olcha, nie byłem jeszcze patrzeć. Ale przypuszczalnie lada dzień powinna zacząć pylić się.